Dobra, już Wam pokazuję, jak skasować ten check engine, który mi się tutaj wyświetlał. Niestety do tego będziecie potrzebować stoper i być bardzo dokładnym. Mianowicie już sobie tutaj odpalam. Czekajcie, czekajcie, jest i stoper. I teraz tak, przekręcamy kluczyk, czekamy 10 sekund. Przekręcamy manetkę na full i czekamy 10 sekund. Więc tak, już sobie tutaj przygotuję stoper. Czekajcie. Sorki, że to tyle trwa. Dobra. Cyk. Włączamy. Czekamy 10 sekund. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz na full gaz przez 10 sekund. 17, 18, 19, 20. Puszczamy. Czekamy, aż mrugnie nam check engine. I wyłączamy zapłon. I w ten oto sposób powinien nam się już ten check engine nie pokazać. Zobaczmy. Widzieliście, jak było przed chwilą, czyli po chwili zaczął migać check engine i pokazywać się kod błędu. Jak widać, teraz tego kodu błędu nie ma, no tylko trzeba bardzo dokładnie jakby pilnować tego czasu. Stoper sobie już wyłączę. Bardzo pilnować tego czasu, aby 10 sekund mieć tu i 10 tu. Dobra, podobał Wam się ten szybki poradnik. Proszę o kciuka do góry. Nie podobał Wam się, kciuk w dół. Macie pytania, piszcie pod filmem. Trzymajcie się. Cześć!